W dniu 2 maja dyżurne stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymało zgłoszenie o rozszczelnieniu rury i wycieku gazu w Bielawie na ulicy Chopina. Zadysponował na miejsce 3 zastępy straży, 1 PSP i 2 OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono wyciek gazu. Na miejsce zostało zadysponowane pogotowie gazowe, które w tej chwili jest i prowadzi dalsze działania w tej sprawie. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuacji 23 osób z pobliskich budynków. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi pogotowie gazowe, które jest na miejscu i próbuje zamknąć wyciek gazu.